Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jest godzina 15, słuchajcie, 18. Ja chwilę temu skończyłam pracę, ogarnęłam się na szybko i mam jeszcze mokre włosy. Buzia taka sote, słuchajcie, nie zamierzam się dzisiaj malować, dlatego że idę za chwilę na brwi do Brow Baru w Sephorze i po prostu, no, nie chcę sobie robić dodatkowego zachodu, nie? Trzeba będzie tą okolicę potem zmywać, po zabiegu ją domalować. A! Po to sobie utrudniać życie. Ale powiem Wam, że w ogóle jakoś tak się nas zbierało i jest masa rzeczy do zrobienia w domu. Mam gigantyczną górę prania, słuchajcie. Zawsze biorę w weekendy. Ostatnio jakoś mi to nie idzie. Jakoś tak nie mogę się naprawdę zebrać do tego prania i w zeszły weekend go nie robiłam i jest tego tak dużo, że aż wystaje za kosz. Dramat. Słuchajcie, mam do wypakowania zmywarkę. Andrzej pojechał do banku odebrać naszą umowę, bo została tam też nasza kopia, była tam do czegoś potrzebna, ale już nie jest, więc możemy ją z powrotem mieć w domu. A ja stwierdziłam, że w takim razie spróbuję zrobić na szybko spaghetti. Może jeszcze zdążę je zjeść. No, to nie przedłużam. Biorę się do roboty. Obiadek gotowy, jak sobie posypałam jeszcze mój makaron serem grana padano. Andrzej wrzucił sobie mozzarellę. Słuchajcie, wiem, że bolognese często się robi z marchewką, z selerem i tak dalej. No, ale nie miałam tych rzeczy w domu i zazwyczaj w sumie gotujemy tak prosto. Powiem Wam, że nawet kiedyś robiłam spaghetti i nie było w nim cebuli, bo nie miałam ich w domu, a miałam ochotę. Więc był po prostu sos pomidorowy, mięso i makaron. No, zabieram się za jedzonko i lecimy na te brwi. Dotarłam, słuchajcie, ale jestem na styk. Dobrze, że wzięłam hulajnogę, bo pieszo bym na pewno nie zdążyła. A jedząc obiad oglądałam Franców i jakoś tak się zasiedziałam. Dobra, lecę. Zobaczę, ile będzie ludzi. Jak będzie pusto, to może nagram Wam, jak wygląda ten Brow Bar, a jak nie, no to trudno. O Boże, ale śmiesznie wyglądał. W sumie to się nigdy nie widziałam, tak?
O, oh, wow. Wyglądam... Normalnie teraz to mnie ucharakteryzować i wysłać to na nagrania do Jokera, nie? Sztos! Słuchajcie, tak się wygląda w trakcie, ale obiecuję, że po będzie dużo lepiej. Patrzcie, jak ja mam ładne brwi. Jeszcze czerwone. Ale już bliźniaczki, a nie dalekie kuzynki. Zobaczcie, moje brwi już dużo lepiej wyglądają. Dalej jestem ciut zaróżowana dookoła, ale ogólnie jest bardzo spoko. Tak, przyszłam, żeby wam jeszcze na szybko pokazać, co kupiłam. Kupiłam truskawki, ale to nie jest to, co chciałam wam pokazać. Byłam w browarze. Browar jest naprzeciwko Rytualsa, więc gdzie weszłam? Do Rytualsa. Chciałam kupić, słuchajcie, sobie piankę, bo wyszła nowa seria limitowana. A postawiłam sobie za punkt honoru, że będę znała wszystkie zapachy. Tak więc kupiłam sobie piankę właśnie z tej nowej serii. Wygląda tak, to jest seria różana, ale powiem wam, że bardzo ładnie pachnie. Kupiłam sobie jeszcze drugą rzecz do mycia też z tej serii. To jest taki mus, który się robi taki oleisty. Kupiłam też świeczkę. I myślałam, że kupię ją z tej serii ruszanej, bo było takie właśnie pudełeczko, ale się okazało, że w tym pudełeczku były perfumy. I wzięłam świeczkę z tej wersji, z której bardzo lubię perfumy do domu, to jest Ritual of Sakura, więc to jest ten mleko ryżowe i kwiaty wiśni. I w prezencie dostałam... W prezencie dostałam kremik, w sensie mogłam sobie wybrać jakikolwiek. Wzięłam sobie ten lawendowy, on jest fajny na noc i dostałam taką apaszkę, słuchajcie. Nie wiem, czy tego użyję. Pewnie nie, ale moja mama nosi takie rzeczy, więc najwyżej ona się tym pocieszy. Dobra, zmykam, koniec gadania. Muszę zjeść truskawki, bo takie niosłam, że trochę mi się poobijały i mi z nich cieknie. Także umyję to, pokroję i zjem. Już słuchajcie, chyba jakiś finish się dzieje, ale Andrzej robi sobie steaka. Później go robił kubić w termomiksie. No a teraz jeszcze go smaży. Andrzeju, będzie smacznie? Naprawdę, że tak. Andrzej, słuchajcie, zakończył torturowanie tego mięsa, ale zobaczcie, ile dyłu się zrobiło. I teraz będzie się wydarzał sosik, tak? Dokładnie tak. A jaki? Po prostu winny. Winny. Słuchajcie, no, to brzmi jakby luksusowo. Ja dzisiaj jadłam spaghetti z wczoraj, także nie wszyscy mają tak dobrze. No. Ale tak. A słuchajcie, włączyliśmy sobie, ale musieliśmy przerwać, no bo Andrzej musiał wrócić do gotowania filmu o Robercie Lewandowskim, bo jest na Amazonie. Jestem bardzo ciekawa, co takiego tam będzie. Póki co obejrzeliśmy tylko 10 minut chyba. No i fajnie się zaczyna, bo są takie urywki filmów z dzieciństwa Roberta, jak on jest taki jeszcze, wiecie, malutki. Także miło i sympatycznie się to ogląda. I co jeszcze robiliśmy dzisiaj ciekawego? Byliśmy, słuchajcie, u mnie w starej siedzibie mojej firmy, mojego pracodawcy, tak może powiem. Dlatego, że no właśnie przenosiliśmy się, a w zasadzie w dalszym ciągu się jeszcze przenosimy, bo jeszcze nie wszystkie departamenty się przeniosły, ale ogólnie rzecz biorąc zmieniamy siedzibę i wiecie, no w nowym miejscu są nowe sprzęty. Więc te stare pracownicy mogą teraz odkupować, mogą sobie kupić. Tak więc kupiłam 3 fotele biurowe dla mnie, dla Andrzeja i dla mojego brata. No i byliśmy dzisiaj właśnie, żeby to odebrać. Andrzej miał przez to dużo roboty, bo musiał to wszystko podkręcać. Zabieraliśmy je wszystkie 3 naraz, więc no trzeba było je rozczłonkować, żeby się nam zmieściły w samochodzie. Ale powiem wam, że bardzo korzystnie cenowo to wyszło. Także cieszę się, że się zdecydowałam. Pewnie gdyby nie Dorota, to bym odpuściła temat. A zadzwoniła do mnie, że znalazła właśnie taki fajny fotel, który mi się podobał. No i stwierdziłam, że w sumie dlaczego by nie skorzystać, skoro jest taka możliwość. Andrzej odpalił termoświra i to w termomiksie się robi ten sos, tak? Aha, no dobrze. To ja Andrzejowi nie przeszkadzam, słuchajcie. Siadam sobie, odpalę może dzisiaj w końcu tą moją świeczuszkę, bo jeszcze jej nie zapalałam. Ma takie ładne pudełeczko. I zobaczymy,
czy faktycznie będzie tak ładnie i intensywnie pachnieć. Chociaż intensywnie to nie do końca. Pani mówiła, że jeżeli chodzi o intensywność, to ten zapach jest taki średni, a ogólnie jest to mój ulubiony zapach do psikania w domu. Także mega się cieszę. O, słuchajcie, Andrzej ma swój dodatek do stejka i są nim frycony. Także grubo, grubo. Ale idę stąd, nie przeszkadza mu już. Zapalę sobie moją świeczuszkę. Słuchajcie, Andrzejek już je, ale zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Jak to coś... jest sos, to nie jest osocze, no. A, tak, bo trochę zły timing mieliśmy, prawda? Mieliśmy? W sensie, jeżeli chodzi o mięso i sos. No. Nie zdążył się tak zredukować. A Andrzejek pewnie jakbym głodny. Zrobił to na patelni, to by było szybciej. Pewnie większa tak. Powierzchnia. No. Ale no. Na pierwszy raz jest spoko, bo nie zepsuje mięsa. Więc to taka spokojna metoda, nie? Bo na sous vide nie da się przygotować czegoś. Spoko. Andrzejek je. Ja też mam fryteczki. Świeczka jeszcze nie odpalona, ale poczekam, aż Andrzej skończy jeść, żeby mu nie przeszkadzać moimi zapachami. No i lecimy dalej z tym lewandowskim. Dzień dobry, przyszłam się z wami pożegnać i tak popatrzyłam na siebie przed chwilą w kamerze i mówię, Boże, jak ta moja buzia zdrowo wygląda. W sensie takim błyszczy się, ale nie tak brzydko się błyszczy, tylko bym powiedziała, że tak zdrowo się błyszczy. A biorąc pod uwagę fakt, że mam na buzi krem SPF, to w ogóle ekstra, więc stwierdziłam, że od razu wam go pokażę, gdyby ktoś był zainteresowany. Tego kremu dzisiaj użyłam, on ma filtr 50. No i właśnie fajnie, bo skóra się świeci, ale nie tak jak psu jajka. Także jakbym chciała teraz nałożyć makijaż, to nie byłoby, wiecie, żadnego problemu. Ale dobra, nie o tym. Dzisiaj przyszłam się tylko pożegnać. Krem pewnie jeszcze pokażę wam kiedyś w akcji. A teraz bardzo wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, może dzwoneczek, jeśli nie chcielibyście przegapić kolejnych filmów. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia.